Witam wszystkich z tej strony Grzesiek, witam na moim kanale z Bolonku nad rzekę. Jestem nad rzeką, niedaleko parę dziesiąt metrów, ze 30-40 metrów troszeczkę w dół rzeki, gdzie ostatnio łowiłem na kukurydzę ładne płoncie, co możecie obserwować w filmie wcześniej. Obserwuję tutaj, bo zarzuciłem sobie federka. Chcę trochę zobaczyć, czy coś większego mi tutaj uderzy, czy mogę się spodziewać tutaj większych ryb, takich jak ładne, piękne klenie. Założyłem tam haczyk dwójka, przypon 0,18, cztery ładne kukurydze, koszyk z zanętą, to co będę nęcił sobie tutaj boloneczkę i będę tutaj siedział, obserwował. Zobaczymy, czy coś tam podejdzie większego, czy coś przywali pięknego, czy będzie okazja coś fajnego poholować. Podejrzewam, że miękka kukurydza szybko obskubią tą kukurydzę, albo i nie, no zobaczymy. Oczywiście pozdrawiam, bo tam się upominają moi znajomi, żebym ich pozdrowił na filmie, bo grożą mi, że nie będą mnie oglądać. Także dziady, pozdrawiam was i miłego oglądania i oglądajcie mnie. Nie straszcie mnie. Dzisiaj mam białe robaki, pinka, dendrobena, kukurydza, klikacz oczywiście będzie. Dzisiaj wycieniłem się, spławik, górek 6 gramów, przypon 0,14, haczyk 14, także wycieniłem się niedużo, ale się wycieniłem, bo jednak tej drobnicy tutaj jest masa. I podejrzewam, że będą te ryby. Stan wody jest dużo wyższy, bo podpadało ostatnio i jest parę dziesiąt centymetrów, tak jak zauważyłem, więcej wyżej tej wody. No może nie parę dziesiąt, ale ze 20 centymetrów jest więcej wody. Zanęta Wonder Bronze, 2 kg, jedna paczka Wonder Bronze. Jedna paczka gliny rzecznej i jedna paczka gliny wiążącej, bentonit, puszka kukurydzy, pinka żywa, bo nie udało mi się przytopić, nie zdążyłem ich przytopić, pieczywo fluo, wymieszane, żadnych innych dodatków, wymieszane, domoczone i co? Zaczynamy łowić, zobaczymy, co się będzie działo. Klikacz jest, wyzerujemy, muszę jeszcze wygruntować sobie miejscówkę. O, i do boju. Śpieszę się, żeby tutaj już usiąść, mam parasol, żeby sobie na spokojnie usiąść i zacząć wędkować, w razie W schować się pod parasol. No dobra, robię kulę. A, jeszcze wam pokażę zanętę. Tak to wygląda, słuchajcie, dosyć. Nie jest aż taka mocno klejąca, ale na tyle, żeby można było w moim wiaderku, który mi służy zamieszanie zanęty, niesienie zanęty na stanowisko i oczywiście jako krzesełko. Zrobię 5 kul, ale najpierw się tutaj wygruntuję dobrze. I widzimy się, jak już będę nęcił i zaczynał wędkować. Jak widzicie, 4 kule, 5, przepraszam, kul trafiają do wody i zaczynamy wędkować. Głębokość około 3 metrów póki co. Zaczynam od białych robaczków. Oj, pokrzywa. Ała. No niestety, takie warunki. I zaczynamy. Pierwszy rzut. Białe robaczki. No i zobaczymy, czy ta rybka... Oj, chyba
Muszę troszeczkę grunt zmniejszyć. Słuchajcie, muszę się przenieść. Jest masa trawy na dnie. Nie wiedziałem, że to jest aż tak. Przy gruntowaniu nie wyczułem, ale tu jest pełno trawy. Wracam na tą miejscówkę, co oglądaliście ostatni film. Tam nie było na dnie tyle tego. No nic, no szkoda. Trochę stracę czasu. No, muszę się przenieść. No nie da się. Nie da się tutaj łowić. Jak widzicie, szybka zmiana miejsca, gruntowanie od nowa, zanęta, no wywalona, szkoda, że tak tu się stało, ale widzicie, no jak dobrze dna nie sprawdzisz, to nie będziesz wiedział. Tu było czysto i dużo, dużo głębiej na pewno, dlatego już tutaj szybciutko gruntujemy. No tu taki rowek jest i wtedy tutaj w tym rowku nie było tej wody. A teraz tej wody jest. O, jest dużo, dużo głębiej. I bardzo dobrze. Może ryby będą się tutaj co jak co trzymały. Bo tam nic, tylko jakieś tam drobnice, ukleje w locie, łapały. Dobra. Wstępnie mam. Pewnie jeszcze będę w trakcie co nieco tutaj przestawiał ten grunt. No niestety, kurczę, a tak wiecie, no tak to bywa na rybach. Niesprawdzone, niezweryfikowane miejscówki. I tak się dzieje. Robię kilka kul, rzucam do wody. Federka też spróbujemy wrzucić. Jak się uda, przypon muszę zmienić, bo tam zerwałem. I działamy. Mam nadzieję, że coś złowię, bo jeszcze nic nie złowiłem dzisiaj. Niedaleko, bliziutko, bo dzisiaj robaczki będą przy samych kulach lądowały. Oczywiście haczyk i taką jedną delikatnie zbitą kulkę, żeby to już tam się coś zaczęło kręcić. Garstka kukurydzy, niech to płynie, szybko kręcę przypon do federka, no bo chcę zobaczyć, czy coś tutaj większego podejdzie. I jest, zobaczcie, kurczę, drugie przepuszczenie, jest rybka, co tu mamy? Klenik malutki i parę dziesiąt metrów i całkiem, zobaczcie, jest różnica. Chodź tu. O, i taki malutki 15 cm klenik. Zaliczamy trach. Tu na pewno mi się wydaje, że coś połowy. O, już jakaś uklejka w powietrzu. O, i jest uklejka. Tak jak mówiłem, 6 gram spławik. I już. A dać tu do wody. Białe robaki, już jest cała, całkiem inaczej się łowi, w locie już przejmują te robaki i coś czuję, że to tak będzie. Mam nadzieję, że nie za często i że dadzą dojść przyponowi do dna, do jakieś tam większe może płotki, może coś innego się uda złowić. Zaczyna kropić deszcz, ale mam parasol. Jak coś, to zaraz będę się chował. I kolejna rybka. Co tym razem? Jest płoteczka. No dobra. Może na windę ją wezmę. O! I takie rybki można łowić. No szkoda. Szkoda, że tu od razu nie siadłem i poszedłem dalej. O! Jest płoteczka. Już trzy ryby i powiem wam, że każda inna. Jest kolejna, nieduża. Co tym razem? Płoteczka. Jak widzicie, już robaki. Jednak selekcja przynętą robi robotę, ale to mówię, to zależy też w jakim okresie łowicie, czy to lato, czy to jesień, czy to wiosna.
i jest nad kulami. O, i teraz mamy całkiem co innego małego jelca. Ojoj, uciekaj, uciekaj, ale zaliczamy. No widzicie, jest tych rybek, zaraz wpadnie. Ja zaraz chyba muszę tutaj parasol rozłożyć. I jest kolejna. I znowu uklejka, dobra. Póki co założę kukurydzę i zobaczymy, co będzie na kukurydze. Oczywiście mam mniejszy przypon, delikatniejszy. Może tu coś spowoduje to, że właśnie też ta rybka będzie jakoś lepiej brała. No i jest na białego płoteczka. I tu tym razem, powiem wam, by się przydał ten cięższy spławik. Szybciej zestaw by szedł do dna i może by tak ta ukleja nie przechwytywała tego robaczka. No ale no, już coś tam nad kulami, dziób, dziób. I jest coś. Jest płoteczka, są płoteczki. Ale powiem wam, różnica tamtego miejsca, a tego, no jest dużo, dużo głębiej. No i tamty ziela, no trudno. I jest. No teraz chyba nie uklejka. Kolejny troszeczkę większy klenik, no. Rozbiją mi te kule na momencie. O, i kukurydzę nawet mają w gębie. Czyli zbiera. Dorzucę, niech się zajmą tam może kukurydzą, to te kule szybko nie rozbiją. Ślimaków masa. I jest fajniutka już płoteczka. Założyłem pineczkę. Założyłem pineczkę. I jest płoć. Tak, ja już ostatnio łowiłem na kukurydzę. No zaczęło padać, jak widzicie. Niedobrze. Sprzęt mi zaraz zmoknie. To jest najgorsze w tym momencie. Tam parasol niby mam nad kamerą. Ale nie wiem, czy to do końca go osłoni. Fajne ubranie na federka. I co tutaj mamy? I zobaczcie, jaka ryba, haczyk szóstka. Wow. Ho-ho. Zobaczcie, jaka płoć. Mega. Super. Haha, widzicie, jak to można wyselekcjonować. I tutaj zostawiłem wędkę. I też jest płoteczka. Dużo mniejsza. Oj. Te ryby. Mega. Są te ryby. Są duże. Tylko trzeba na nie poczekać. Pora do nęcenia, uklei masa, coś tam na federka, dziób, dziób, dziubie, jakaś drobnica. Donęcamy ostatnie donęcenie. Były klenie, była ich masa, rozbiła kulę. Więc dwie kule rzucę i jeszcze sobie zostawię jakąś jedną kulkę, dwie będę miał. Tam i tu bliziutko, cyk, troszeczkę kukurydzy i niech ta rybka płynie tu do mnie.
I co tym razem? Jest płoteczka. Donęciłem i podeszły. Malutkie, maleństwo, maleństwo. I kolejny klenik. Nie wiem już który. Ale jest. Kurde, fajniutka płoć była. Ajajaj. I to puściłem zestaw tu dosłownie przy samym brzegu. I płoteczka, słuchajcie, no nie wiem, drugie podejście przy brzegu. Jest płoteczka, czyżby się one przeniosły? Jest na kukurydze pod brzegiem. Zobaczcie, jaka płoteczka. No zaczynam selekcjonować, bo robaczek, widzieliście co się dzieje. I tak wam wszystkiego nie pokazałem. Nie dam rady. Te filmy by musiały być naprawdę, naprawdę długie, żeby pokazać wam każdą rybę, którą mi się tutaj udało wyciągnąć. Ale spadają mi ryby. Malutki haczyk, nic nie będę już teraz zmieniał. Nic nie będę teraz robił. Bawimy się tak jak bawimy się. Coś tutaj działa. Zostajemy przy tym. Co jakiś czas dorzucam kukurydzę. I jest. Coś tu innego mamy. O, ładna płoć. Przy samym brzegu. Fajniutka. Nie spadnij mi. Chodź. O! Nie jest większa co tamta na federka, ale jest ładniutka. I widzicie, kukurydza robi swoje. O, taka płoteczka. Już mam, słuchajcie, 41 ryb. Pobiłem rekord ryb niż ostatnio w połowie czasu tego nawet. Ale za to te ryby no nie są takie jak ostatnio wszystkie, no bo jednak to była sama kukurydza, teraz się przesiadłem też na kukurydzę i cały czas tu próbuję łowić pod samym brzegiem, puszczam i tutaj te rybki się trzymają, tam dalej nic nie chciało się tam dziać. O, dziubie, coś tutaj jest, no. I jest kolejna płoteczka na kukurydze. Przytopiła, myślałem, że zaczep, ale jednak nie. To płoteczka. Jest kolejna. Tu pod brzegiem przestały brać. I zacząłem ich szukać tam dalej. Użyjemy podbieraczka, bo przypon jest cięższy. Nie chcę, jak zacznie się szamotać, to rybka zaraz, słuchajcie, zerwie przypon i z haczykiem ucieknie. O, i takie płoteczki. Piękne branie. Zaraz po donęceniu jest płoteczka i to na kukurydzę. Jest. Haha. I jest okoń na białego. Dzisiaj jeszcze okoni nie miałem. Do wody. I na licznik skakuje. Na ten moment mam już 44 ryby. A jeszcze chwileczkę posiedzę. I coś tu mam. Ło! Ale się boleń rzucił za moją płotką. To chyba był boleń, tak mi się wydaje. Ale żem się wystraszył. Mam nadzieję, że to na nagraniu, przybliżeniu uda mi się pokazać. Ale mega, mega to było. I jest. Ale dziwne branie. Krąpik. Jeszcze mi spadła antenka z spławika. Sobie tam właśnie płynie. Ja nie dam rady już go wyłowić. A, jest. Co tu mamy? Płoteczka, ale delikatne branie. Ściągnę po dnie zestaw.
i delikatnie, delikatnie. I jest gdzieś, oj, puściła. Dobra, ja pomału będę się zwijał, zobaczcie, że już się robi ciemno. Zaraz złożę ten parasol, żeby mnie było lepiej widzieć, widać. O, troszeczkę mokre, do suszenia trzeba będzie wszystko ogarnąć. Dobra, ja się pomalutku zwijam, zaraz wszystko wam tutaj opowiem, co, gdzie i jak. Chociaż już wszystko było w trakcie mówione. Ciężarek, muszę to wszystko tu ładnie popakować, żeby nic tutaj nie zostawić i nie zgubić. Masa ślimaków, to jakaś tutaj jest plaga tych bezdomnych. Wszędzie chodzą, wszędzie są. Jak widzieliście na liczniku, już chwileczkę, na liczniku 49 ryb, dużo, dużo mi spadło i ryb na kukurydzę, chyba najwięcej, i na białego robaka też tam trochę spadło. Ostatnio tak nie miałem, może dlatego, że ten haczyk był teraz troszeczkę mniejszy, wtedy na dwunasteczkę, niby nieduży, bo to teraz 14 łowiłem, no ale jakaś tam różnica była, że tych spadów było dużo, dużo więcej. No nic, no i jak zwykle kukurydza zrobiła robotę, co by nie było, jeszcze kukurydza działa, dużo uklejki, wręcz masa tej uklejki. No niestety, no miałem rekorda dzisiaj pobić, jeżeli chodzi o ryby, ale nie, no uklejkami, na pewno nie uklejkami. Zwijam wędkę i zaraz tutaj ogarnę trochę teren i pokażę wam rybki, póki jeszcze widno jest. O, prawie złożony, jeszcze wam tylko rybki pokażę. Jak widzicie, tutaj, o, w załączonym. Ojejku, zobacz, jaka sieczka. Jak widzicie, ilościowo, no rybek jest dużo, dużo więcej. Są takie fajne płoteczki, fajne rybki. No ale ilościowo więcej, ale jakościowo dużo mniej. Także widzicie, no w krótszym czasie z dobrą przynętą, przyponami, te same miejsce, idzie lepiej wyrobić więcej ryb, bo zacząłem tam dalej, tam godzinę straciłem dobrą i dużo zanęty. Nic tam nie zrobiłem, przenosiny z powrotem tutaj, w te miejsce od razu po zanęceniu, dorzuceniu, wrzuceniu kul, ryby od razu się tu pokazały, dużo głębiej tutaj było. Dlatego takie mówię, na rzece trzeba szukać, patrzeć, są jakieś głębsze odcinki oczka jakieś i te ryby tam się trzymają. No nic, no ja mega zadowolony. Troszeczkę dzisiaj pogoda, o, jak widzicie, może nie widzicie, rybki są, fajne płotki, wypuszczam rybki do wody, niech sobie płyną, niech sobie rosną, jak widzieliście, atak jeszcze bolenia, może spróbuję to nagrać, znaczy zobaczyć w filmie, czy to będzie fajnie widać, czy to było, czy to się nagrało, czy da się przybliżyć, ale wydaje mi się, że to był boleń, zaatakował moją rybkę na haczyku. No nic, połowiłem, pogoda jest jaka jest, ale to już mamy praktycznie niedługo jesień, wrzesień, także nie ma czego tu się spodziewać. Woda trochę wyższa po tych deszczach, dużo suszy, no ale dobrze, niech pada, bo mało deszczu było, aby też nie za dużo, żeby tu jakieś powodzi nie było. Nic, fajnie połowione. Robaki, robaki, teraz jesień, więcej robaków. Te uklejki zaraz pójdą sobie, już nie będą brały. Woda się chłodniejsza zrobi, mam nadzieję, że nie będą brały. I będę szukał fajniejszych, ładniejszych rybek. No nic, no ja tam zadowolony, kawałek do samochodu, śpieszę się, bo już ciemno się robi. No nic, oglądajcie, subskrybujcie mój kanał, może czegoś wam
coś z moich filmów wyciągniecie, jakieś wnioski. No ja powiem Wam, że dużo wyciągam. Dużo dzisiaj miałem spadów na kukurydzę, mały haczyk i to dlatego właśnie, że chyba był dużo mniejszy haczyk. Też trzeba do przynęty dobrać odpowiedni haczyk, odpowiedni zestaw, odpowiedni przypon. No nic, oglądajcie, subskrybujcie, trzymajcie się i do zobaczenia może gdzieś tam nad wodą. Pa!